panią Hanną, panem prezydentem i panem premierem uzgodniona, ale kto by tam słuchał takich zdradzieckich potrzebów w momencie, gdy przez Warszawę przemaszerowało aż 250 tysięcy. Tak, w każdym razie twierdzi prasa międzynarodowa, która od dawna swoje natchnienia, inspiracje, a nawet informacje czerpie od Judenratu Gazety Wyborczej, który do nazistów ma przecież specjalnego nosa. Ten specjalny nos był szczególnie potrzebny, bo tym razem sprytnie się zakamuflowali. Większość poprzebierała się za zwykłych obywateli, a niektórzy dla skuteczniejszej konspiracji nawet wzięli ze sobą dzieci, żeby i one od maleńkości nasiąkały nazistowską atmosferą i miazmatami. A cóż może z takich nazistowskich dzieci powyrastać, jeśli nie dorośli naziści? Okazało się też, że naziści dysponują całym legionem sobowtórów. Jeden taki nazista był łudząco podobny do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, inny znowu do pana premiera Morawieckiego, a jeszcze inny do pana marszałka Terleckiego i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze nic, bo na okoliczność wspomnianego sabatu wielu nazistów przywdziało mundury żołnierzy Wojska Polskiego, ale takie przebieranki z czwanego Judenratu Gazety Wyborczej zmylić nie mogły. Tak jak ludzie przyzwoici rozpoznają się po zapachu, tak samo po zapachu można rozpoznać nazistów, bez względu na to, za kogo by się akurat przebrali, dzięki czemu prasa międzynarodowa została poinformowana, co ma o tym wszystkim myśleć i jak nawijać. To jest właśnie organizatorska funkcja prasy, o której pisał Lenin, a którą realizuje potomstwo sowieckich kolaborantów. Przeciwko warszawskiemu zlotowi nazistów pragnęli czynnie zaprotestować aktywiści Hitlerjugend i pogromowcy Stefana Bandery, ale tutejszy reżim nie dopuścił ich do Warszawy, tylko cofnął z granicy. W tej sytuacji nawet telewizyjna stacja TVN, którą podejrzewam, że została założona za pieniądze ukradzione z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, starała się zachować pozory obiektywizmu, co było zrozumiałe w sytuacji, gdy prokuratura sprawdza, czy to przypadkiem nie jej funkcjonariusze za 20 tysięcy złotych zaaranżowali obchody urodzin Adolfa Hitlera w lasach koło Wodzisławia Śląskiego. Toteż nieprzejednana opozycja w osobach byłych prezydentów oraz Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny i pulchnej pani Katarzyny Lubnauer w uroczystościach państwowych udziału nie wzięła, organizując skromne, ale demokratyczne i europejskie uroczystości alternatywne. Donald Tusk przy tej okazji wykrył w Warszawie bolszewików, chociaż akurat odbywał się tu sabat, ale nie bolszewików, tylko nazistów. Skąd u Donalda Tuska taka freudowska pomyłka? Ano, w domu Wisielca nie rozprawia się o sznurze i gdyby Donald Tusk wezwał do rozprawy z nazistami, to nasza złota pani mogłaby mu przypomnieć, skąd wyrastają mu nogi. W takiej sytuacji lepiej nie przywoływać nazistów nadaremno, a koncentrować się na bolszewikach. Z kolei Grzegorz Schetyna pouczył ludowe masy, na czym polega prawdziwy patriotyzm. Jak wiadomo, patriotyzm prawdziwy musi jakoś różnić się od patriotyzmu zwyczajnego. No dobrze, ale czym właściwie się różni? Pewnej wskazówki dostarcza sztuka Sławomira Wrożka na pełnym morzu, kiedy to jeden bohater wyjaśnia drugiemu, że prawdziwa wolność jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności. Najwyraźniej z prawdziwym patriotyzmem jest tak samo. To też nic dziwnego, że nieprzejednana opozycja w partyjnym zacietrzewieniu już występuje nie tylko przeciwko aktualnemu rządowi, ale generalnie przeciwko Polsce. Wysłuchaliśmy felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił redaktor Stanisław Michalkiewicz. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat polityka bezpieczeństwa Polski. Naszym gościem będzie pan poseł Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Początek rozmów w Radiu Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maria o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy.
nadchodzi smutny grudzień, czy tragiczny płacze kwiecień. Złotym plonem sypie sierpień, cały w kwiatach to nie maj. Ty niczego się nie lękaj, szukaj zawsze prawdy i przy dobru trwaj. Ty niczego się nie lękaj, ty przy dobru trwaj. Choć nie jeden w nas uderza, podły zdrajca, groźny wróg, nie przeminie nigdy Częstochowa, nie opuści kraju Bóg. Nie przeminie Częstochowa, nie opuści nas Bóg. Choć tragiczne, srogie burze stale nas nękają tłum, to przez całe tysiąclecie od pierwszego chrztu dzielne prawe polskie plemię nieodmiennie ufa. Wielu żyło tu bogów, co wciąż zbawiać chcieli nas. Poginęli w mrokach dziejów, z drożarami swymi wraz. Poginęli w mrokach dziejów, z drożarami wraz. Lecz nie z takich to opresji i terminów wielu złych. Dobry Bóg ratował zawsze wiernych synów swych. A więc czy to smutny grudzień, roczny kwiecień, ciepły maj? Ty niczego się nie lękaj i wysoko podnieś głowę. Szukaj zawsze prawdy, chociaż to niełatwe i przy dobru trwaj. Szukaj zawsze prawdy, to nie takie trudne i przy dobru trwaj. Jak zwykle o tej porze zapraszamy do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Oh,
Przez wspólny śpiew godzinek oddaliśmy cześć niepokalanemu poczęciu Najświętszej Marii Panny. Święty Alfons Maria de Ligouri. Przygotowanie do śmierci. Czyta Jan Józef Kasprzyk.
powie jakiś grzesznik: przecież Bóg jest miłosierny. Odpowiem: a któż temu przeczy? Boże miłosierdzie jest nieskończone, ale mimo to iluż ludzi codziennie się potępi. Posłał mnie, abym leczył skruszonych sercem, czytamy u Izajasza. Bóg leczy tych, którzy mają dobrą wolę, którzy są skruszeni w sercu. Przebacza on grzech, ale nie może przebaczyć woli grzeszenia. Grzesznik dalej argumentuje: ale ja jestem młody, nie mam wielu grzechów na sumieniu. I cóż z tego? Bóg nie liczy lat, ale grzech. A ich miara nie jest równa dla wszystkich. Jednemu Bóg przebaczy 100 grzechów, innemu 1000, a jeszcze innego już drugi jego grzech wtrąci do piekła. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy, że Pan, gdy zobaczył drzewo figowe bez owocu, a zobaczył je po raz pierwszy, natychmiast je przeklął. Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc, czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. I drzewo uschło. Kiedy indziej Bóg powiedział: z powodu 3 występków Damaszku i z powodu 4 nie odwrócę tego skazującego wyroku. Może jakiś zuchwalec chciałby żądać od Boga uzasadnienia, dlaczego przebaczy komuś 3 grzechy, a 4 już nie. W tym wypadku trzeba przyjąć boskie wyroki i zawołać wraz z apostołem: o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są jego wyroki. Europejskie jako pewnego rodzaju konkurencji. Wydaje mi się, że jakakolwiek konkurencja tak mocno pozycjonowana nie będzie się sprawdzała i może się zakończyć tym, że po raz kolejny za kilkanaście lat, a może za kilkanaście cyklów elektoralnych we Francji w zakresie tutaj prezydentury, bo wrócimy do tego, bo pojawi się kolejny polityk, który wpadnie na genialny pomysł stworzenia pewnej alternatywy. Wydaje mi się, że po efektach poznaje się najlepiej struktury, które zabezpieczają bezpieczeństwo, a na to jest efektywne w wymiarze długiego okresu czasu patrzenia przez pryzmat celów. To na ile w takim razie tę wypowiedź i tę propozycję prezydenta Macrona traktować jako rzeczywiście jako pewnego rodzaju koncepcję, która ma być wdrażana w najbliższych latach, w najbliższych dziesięcioleciach i ma być rzeczywiście jakimś pomysłem na Europę, a na ile to jest po prostu gra tu i teraz na potrzeby wewnętrznej polityki i nic więcej? Wydaje mi się, że to jest bardzo mocne narzędzie, bardzo mocne narzędzie w walce o kwestie przemysłu zbrojeniowego, w kwestie dużych kontraktów, w kwestie również polityczne i dyplomatyczne, czy też pewnego wymiaru strategicznego, który interesuje Francuzów. On nie jest zbieżny z wymiarem amerykańskim i wydaje mi się, że nie powinniśmy bardzo mocno emocjonalnie do tego podchodzić, ale z drugiej strony już teraz przygotowywać się do pewnego trudnego procesu, bo cały proces wzmacniania NATO, czy też proces wzmacniania na przykład obecności różnego rodzaju struktur natowskich, czy państw należących do NATO, na przykład takie jak Stany Zjednoczone na flance wschodniej, to jest proces. I tutaj nie ma czegoś takiego, ja zawsze podkreślam i to bardzo stanowczo, nie da się osiągnąć w jednym momencie, nie wiem, poziomu bezpieczeństwa i powiedzieć, że bezpieczeństwo jest zagwarantowane. Bezpieczeństwo się tworzy, jest to proces i ten proces ma wyzwania w sferze, jakby to powiedzieć, takie jak na przykład obecna polityka francuska i z nią też trzeba sobie umiejętnie radzić na płaszczyźnie analitycznej, dyplomatycznej i politycznej. Ale czy w takim razie te francuskie koncepcje, te francuskie propozycje, te wypowiedzi dotyczące obrony, między innymi potencjalnymi zagrożeniami w postaci Stanów Zjednoczonych, na ile one mogą mieć bardzo realny wpływ tu i teraz na nasze dążenie do stworzenia amerykańskiej bazy, w ramach NATO oczywiście, ale jednak amerykańskiej bazy na terenie Polski? Znaczy, pamiętajmy, że Francja jest i partycypuje w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale z drugiej strony trzeba też zauważyć dość mocne tąpnięcie w takim wymiarze, bym powiedział, może informacyjnym pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi. To jest też ciekawy wątek, który można wykorzystywać, jeżeli patrzy się na to pragmatycznie. Ale niezmiernie ja przestrzegam przed takim pozycjonowaniem, nie wiem, Francji polityki jako wroga, tak, wewnętrznego, dlatego że wtedy automatycznie pozbawiamy się pewnych narzędzi, które musimy zastosować.
głosować w relacjach nie tylko z tymi, którzy nas, nie wiem, wspierają, chcą nas wspierać albo są w tej samej sytuacji, tak jak byśmy spojrzeli przez flankę wschodnią, ale również z takimi państwami, które nie widzą sensu na przykład drażnienia Federacji Rosyjskiej i nie funkcjonują tak. Panie sektorze, to żeby była pełna jasność, ja tylko w takich kategoriach o te zagrożenia pytam, nie jako o wskazanie wroga, przeciwnika w ramach NATO, a bardziej jak...